Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battlefield 5. Przed nami Nordlist, czyli 1943 Norwegia. A tak jak macie tutaj napisane, bez zbędnego przedłużania lecimy z grą, oczywiście poziom średni. Także witam Was. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt. Et av de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn
essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Gdzie trzeba ją odbić, podejrzewam. Kurde. No to ciekawa misja przed nami, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. To myszką steruję, dobra. A tu mam lornetkę? Kurde. Okej. Myślałem, że samochód jedzie. A G też rzucamy nożami, czy jak to jest, no? Tam gdzieś spokojnie idzie. Też go wyeliminujemy. Mają gościa. Pięknie. No nie za bardzo. Się trą więcej niż... A co on ma widzieć, jak on gapi się tylko na nas? Als plötzlich eine Kuh durch die Hecke auf die Straße brach, sodass ich hart bremsen musste. Und
Plötzlich wurde ich erschossen. Aber ich wusste nicht. Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Siehst du was mit dem Scheinwerfer? Nein! Nur zwei Idioten, die ein Auto reparieren. Okej. O kurcz. Super. Co to? Wer hier ist musikalisch? Darauf der Gefreite. Ich Feldwebel. Gut. In der Nacht sind alle Katzen grau. Verstehst du? Was zur Hölle? Au. Herr Leutnant, wissen Sie eigentlich, wie man einen Arschloch neugierig macht? Nein, wie denn? Ich erzähl Sie. Und der Alarm? Der ist wirklich gut. Żartują chłopaki. No cóż. Das Mädchen sagt zu seinem Verehrer, hättest du Lust auf einen schönen langen Spaziergang? Wenn man antwortet, würde ich sehr gerne. Das ist so eine Notwendigkeit. Dann lass dich nicht aufhalten. Immer wenn ich versuchte, über den Grabenrand zu schießen, nahmen sie mich ins Kreuz. Oh, gut, ja. Unser Geschütz war schlecht getarnt und sie hatten uns ausgemacht. Sie warfen ein Feldwebel zum Trupp. Wer hier ist musikalisch? Darauf der Gefreite. Ich Feldwebel. Gut, dann tragen Sie das Klavier ins Lager. Okay. Tam coś się na mnie gapi. Tam? A w tamtym. Herr Leutnant, wissen Sie eigentlich, wie man einen Arschloch neugierig macht? Nein, wie denn? Ich erzähl's Ihnen morgen. Sehr witzig. Hallo? Jest to Mikiel? Nie wiem. Nie udało mi się zrobić tego, co planowałem. Oko. Dobra. Mamy z głowy ich. Przynajmniej tutaj. Aha. Okej. Okay. No przydadzą się te noże do rzucania. Zobaczymy, co tam u góry jest.
kolejny chyba. Okej, w porządku. Spoko. Trochę ich tu jest niestety. Nie będzie to łatwa misja. Tam mamy kolejnego. Także no. Dlaczego ktoś zauważy? Na pewno. Ten go zauważy i... będzie szukał winny. To jest Tomik? Dobra. Ten zmieniał pozycję, taki snajper. Super. Mamy coś ciekawego? Nie. To idę tutaj do góry. Z powrotem. Okej. Okay. Coś jest ciekawego? Nie. W domku. Amunicja. Albo broń. O. Tak może. Oho. No wiecie co, wolę to, nie? W takim miejscu mieć kara z Tomikiem to jest naprawdę coś, nie? Naprawdę coś, słuchajcie. Że ja teraz w każdej chwili mogę każdego snajpera, a czy snajpera. Nawet tego gościa zdejmę sobie. I niezbyt mi on. Niech się tam zatrzyma. O. Odświetlam idealnie wrogów. Tam jest alarm, widzę. Dobra. Idealnie mi już podkreśla
tych wrogów, także jest super. Ale ich tu jest, a pierdziele. Niesamowite. Dobra. Uhuhu. No, ciekawe jak to teraz rozegrać. Tam kolejny jest. Tam nie ma też już. Lepiej wyeliminowywać tych, którzy są gdzieś tam pojedynkę. Bo oni zbytnio krzywdy nie zrobią, a nikt ich nawet tam nie usłyszy. Chociażby takiego gościa tutaj, który sobie chodzi. No widzisz, niestety. Kurde, nie wiem, czy go mogę wyeliminować. No tak nie za bardzo. Okay. O Jezu. Czekam aż ten się zatrzyma, żeby go było sprawniej wyeliminować, bo się kręci. Wiesz, snajperka to jest super broń, bo... Aha, bo on tutaj pilotuje to. Okej. Czyli w gruncie rzeczy dobrze było najpierw tego wyeliminować. Teraz wyeliminujemy tego. Kurczę, on idzie do niego. Okej. Dobra. Sobie pójdę po resztę amunicji, bo nie mam już. Ale fajnie, że udało się wyeliminować. Tam jest sporo dosyć ludzi. Wiecie, tu jest amunicja jakaś? Chyba nie ma. Tego co widzę. Nie ma, nie ma. Gdzieś to było, ale... Nie widzę. Ale jest to obstawiony nieźle ten posterunek. Dlatego ja się nie dziwię, że lepiej go wziąć zacząć. Lepiej zacząć wchodzić. Tam jest gościu. Tam jeszcze jest. Okej. Tam jest jakiś budynek murowany. Więc będzie można go jakoś sobie przejąć, myślę, ale co potem? Okej. Sprawdzamy. Nie ma nic, myślę, że jakaś piwnica jest. Okej.
porządku. Ciekawego. Pójdźmy do góry. Ale też chyba nic ciekawego nie będzie. Mamy tutaj taką oto broń. Okej. No, nie będzie takie proste. Szczerze mówiąc, to śmiem wątpić, czy da się to ogarnąć bez alarmu. Podejrzewam, że się da, ale to... To ja nie chcę. Nawet czy oni zwracają uwagę na to, że coś jest na przykład otwarte czy coś? Czy w sensie drzwi? Dobra. Czy tak ktoś jest? Egzekucja robili. Czuję się jak oni. No, idziemy ten alarm wyłączyć. Sporzy mi mniej problemów na pewno, niż jakbym go aktywował, w sensie jakbym go nie wyłączył. Zawsze to dodatkowe zabezpieczenie, jakby nie patrzeć, nie? No i alarm już nie działa. Super. Tutaj można ogólnie przejść naokoło. Z tego co widzę. Jest jakaś droga. Dobra.
tutaj i tak gościu już jest martwy. Okej. Alarm wyłączony. Znaczy... O! Wyleciało. Do domu idzie? No i zobacz. Dawaj, dawaj. Aż nie wierzę, nie? Kurde mać. Czyli da się ogólnie zajść po ludzku. Ale ja nie wierzę w to, że się udało. Naprawdę. Tak samo wyeliminujemy tamtych oczywiście. Którzy pozostali przy bramie. Chociaż tam też będzie ciężko. Aha. Oni są do ruszenia, czy nie? Kurde. Koniec. Już. No cóż, no cóż. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Super. No i dobra. Nie wiem, czy tutaj im otworzyć. A, zamknę.
I idziemy do kompleksu. Zobaczymy, jak tam będzie w tym kompleksie. Ale cieszę się, że udało mi się to tak rozwiązać, bo naprawdę bardzo dużo szczęścia miałem. W sensie wyłączyłem alarm, udało mi się wyłączyć alarm, zlikwidowałem tutaj na podwórzu tych gości. Przy bramie udało mi się wyeliminować. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Aby szło to tak dalej. A, bo oni mnie zaryfują. Co się tam to gapi? A tam jest jakiś... Cwanie. O, jest ich trochę. Powiedział, że nie trochę, ale sporo. Tego też trzeba Bogusia wyeliminować. Bo mnie on irytuje. A to zaraz ogarniemy. Tam jest ich dwóch? No nie gadajcie. Ale to troszeczkę mi komplikuje sprawę, szczerze powiem. Bo myślałem, że jest jeden. O, jest ich trochę tutaj. Czeka się elektrownia chyba w ogóle. O Jezu, jakby to zrobić tutaj, żeby to miało ręce i nogi. Najlepiej to było wejść do tego budynku. Z okna tam rzucić gdzie indziej. Drom reteryja to. Kurde, nie wejdę tu. I ten plan odpada. Od tyłu ich zajść. Oho. Pięknie. Ale kurde, no trochę szczerze mówiąc. Mają tu ich wejść poobstawianych. Jest to głupie w sumie. Rozwiązanie. Chodź tu. Pięknie. Aha. Mamy kolejnego. Aaa. No ta. Trzeba to. Ogólnie no co, bym wyeliminował tamtego, ale... Ba,
Geräusch. Hast du es gehört? Pięknie. Okay. Ale naprawdę idzie nam to nad wyraz rewelacyjnie, muszę powiedzieć, szczerze mówiąc. Naprawdę idzie to świetnie. Nie chcę tego. Oho, tam mamy kolejnego. Teraz to też oni lubią schody obstawiać. Chyba. Co to jest? Panzerfaust. Ciekawe, dlaczego w takim miejscu jest Panzerfaust? Ciekawe. Kurde, no jakbym... Jakoś bym tu ich wyeliminował bym. A tutaj coś jest, czy nie? Nie widzę. Chyba nie. Zejdźmy stąd. Co się schodziło? Aha, tutaj. Na podrobnicę. O. W ostatnim momencie się złapała. Tutaj mamy wejście, proszę. I od tej strony, z tamtej strony było wejście tam. A to jest, kurczę, grafika to jest nieziemska, nie? Naprawdę. Kompleks cały ich tutaj, główny. Dobra, idziemy do góry. Spróbuję wcielić mój plan w życie, który zakłada wyeliminowanie tych odszperaczy. Przynajmniej.
Ciekawego, co by można było wziąć. A że oni tego nie pilnują? Czy też można sabotować? A jakby tak spróbować... No co to jest? Ciekawego. O, bo to jest dobra. Mamy też jakieś schody, podejrzewam, że na to samo. Aha, czyli to jakieś salki są. O, ale sporo tych biur. Trzeba przyznać. Paliwo nie pa... Paliwo? Co to jest? A za co ja to zamieniłem? Nie zamieniłem za nic. Ale mam pomysł, jak ich wyeliminować. Wszystkich. Ajcie, gdzie to ja? Na dole. O, proszę, mam tu przejście. Viktigere ting. Det syns ikke jeg. Bli med hjem. Solveig. Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Oko, ale o tym się dowiemy w przyszłym odcinku. Także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.